Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Słuchajcie, wybaczcie, że nie było wczoraj filmu. Niestety ostatnio zdarza mi się to dosyć często, ale mam nadzieję, że to już naprawdę był ostatni taki przejaw sypania się mojego organizmu przed 30, bo zbliżam się do niej wielkimi krokami, chociaż mam jeszcze półtorej roku czasu, prawie mniej. No niestety, po COVID-zie i po zapaleniu krtani, które mnie potem dopadło, strułem się czymś, przedwczoraj dokładnie. Idąc spać stwierdziłem, że lepszym miejscem dla mnie będzie toaleta niż moje łóżko i niestety miałem rację, dlatego też cały kolejny dzień zdychałem, nawet dzisiaj jeszcze czuję małe reperkusje odwodnienia, które było skutkiem tego wszystkiego. A dlatego też głowa trochę pęka, leki jakoś działają, żołądek nadal nie do końca współpracuje. Dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia na Instagramie i nie dziękuję za wszystkie informacje na temat tego, że mam lepiej dbać o swoje zdrowie, bo o ile wiem, że pewnie są ludzie, którzy nie chorują nigdy, o tyle COVID naprawdę osłabia odporność i złapanie czegoś później jest jak najbardziej możliwe i akurat mnie dopadło. Mam nawet osobiście znajomych, którzy, jak to mówią, cytując, od listopada byli 3 dni zdrowi od złapania właśnie COVID-a, o tyle naprawdę strucie się czymś, to nie jest coś, na co ma wpływ. Ale dobra, nie będziemy tutaj gadali o moim zdrowiu. Lecimy dalej przed siebie, moi drodzy, w eksplorowaniu zakazanego zachodu. Mamy dzisiaj całkiem sporo rzeczy do roboty, a ja muszę sobie trochę grę przyciszyć, bo napierdala mi tutaj. Bawię się cały czas generalnie miksem audio w tej grze, ponieważ czasami mnie on denerwuje. Dobra, powiem na szybko, tylko kompletnie zignorujcie to, co mówiłem na temat miksu audio i tego, że gra dziwnie brzmi, bo trochę się o tym rozgaduję przez następne 2 minuty, a potem jeszcze wspominam w środku odcinka. Po przepięciu paru kabli i podłączeniu mojego nowego Switcha / macierzy PlayStation włączyło mi 3D audio, które no niestety w przypadku co najmniej Horizona i potencjalnie wielu innych gier robi totalny rozpierdol. Wyłączyłem już, działa, jest git, więc w następnym odcinku audio będzie w pełni ok, więc zignorujcie proszę. Narzekałem tu już parę razy na to, że nie słyszę, co mówi Aloy w jakichś konkretnych miejscach, jak jestem wewnątrz budynków i tak dalej. Jednym rozwiązaniem na to, z tego co widziałem, jest, uwaga, włączenie trybu mono. I tryb mono jest taki dziwny, w sensie mam wrażenie, totalnie odbiera jakąkolwiek głębię dźwięką, które słyszymy tutaj w grze. Nawet się zamknę i pobiegam. No liska musiałem poświęcić w ramach mojego testu, ale no jest dziwnie, dlatego nie jestem totalnie fanem tego całego trybu mono, nie chcę go włączać i jakby ostatecznie gra nie brzmi tak źle, ale mam cały czas wrażenie, że coś jest nie tak. Podobno nie jestem odosobnionym przypadkiem i więcej osób zauważa, że to powinno troszeczkę inaczej momentami brzmieć, ale co ja z tym zrobię? Nic z tym nie zrobię, no ewidentnie po prostu momentami coś brzmi nie tak, albo nie wiem, coś się dzieje z moimi uszami. O kurwa, no tak, to wybucha zapomniałem, nieważne. Albo coś jest nie tak z moimi uszami, albo naprawdę to powinno brzmieć momentami inaczej, no ale cóż, nie mogę mieć na to żadnego wpływu, więc nie będę tego dłużej badał, tylko bawmy się i lećmy przed siebie. A co robimy dzisiaj? Moi drodzy, po pierwsze, mam jedno zadanie, które czeka na bycie wykonanym od naprawdę dawna. Jest to kwestia obozu buntowników. Zaraz będę naprawdę tak bardzo overleveled na robienie tego, że nie będzie w tym żadnego wyzwania ani przyjemności, dlatego chcę się tam wybrać już w tej chwili. Ciekawy jestem, czy dam radę tędy przejść, bo tak trochę sobie wymyśliłem trasę górą. Nie chcę mi się tam jechać tą drogą naokoło, więc zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Poza starymi maszynami z czasów starej wojny. Wszystko dobrze wygląda, wszystko dobrze wygląda. Mówię, nie wiem, mam paranoję od paru miesięcy, a raczej od jakichś 2 miesięcy na punkcie tego, czy dobrze wyglądają moje nagrania, czy wszystko jest tak, jak powinno być, czy jest ładnie, czy dźwięk jest dobry. I właśnie dzisiaj mnie tak z dźwiękiem chwyciło. Dlatego jest jak jest. No i odkryłem, że robiąc ślisk mam automatyczne spowolnienie czasu, kiedy zaczynam celować. Dobra rzecz, może się przydać, nie wiem w jaki sposób, nie odkryłem tego wcześniej. Ale już mniejsza z tym. No i mamy, cholera, ten obóz buntowników. Tylko co ja mam z nim teraz zrobić? Poszukaj obozu buntowników. No znalazłem. Co teraz w takim razie? Obozowisko z zagrodami. Właśnie, widzę tutaj zagrody. Trzyma swoje maszyny. Ha, znajdź wejście do zagród dla maszyn buntowników. Tak, tak, podatny na kwas. Czy oni wszyscy są na kwas podatni? Tak to wygląda, tak to wygląda. Czy ja muszę naprawdę znaleźć wejście do zagrody? Czy wystarczy, że sobie tutaj jakoś wskoczę od góry, wlecę dosłownie na moim glajderze i postaram się wylądować w jakimś miejscu po prostu do tego stworzonym? Mam wrażenie, że tak. Mam też wrażenie, że po prostu
mogę tam wlecieć, zacząć robić rozpierdol i nikt za bardzo mi tutaj nie będzie żadnej afery robił, bo są słabe, słabe bolki. Mam tutaj, kurde, nie mam mojego długozasięgowego łuku i wątpię, żebym tego chłopa załatwił takim prostym dziabnięciem. Spróbowałbym wylądować za nim i zrobić sobie bezszelestny cios, jeżeli mi się to uda. Więc spróbujmy, no jak się nie uda, to się nie uda i mówi się trudno. Wydaje mi się, że powinno mi się udać. O, dobra. Udało się. Jezus Maria, zdecydowanie się zorientował, że tutaj wylądowałem. Ale na szczęście byłem wystarczająco blisko, żeby mu zadać od razu ten cios. A więc moi drodzy, jeżeli lubicie tę serię, koniecznie zostawcie lajka. Ja tutaj chcę sobie rozstrzelić, gdzie się znajdują pozostali przeciwnicy w okolicy. Czym jest to? Mechanizm obsługi mostu. Okej. Dobra, ale tak jak Aloy powiedziała, wydaje mi się, że najlepiej będzie jeszcze raz, znaczy najpierw oczyścić cały ten teren dookoła, dopiero potem zająć się całą resztą, nie będę tego mostu opuszczał, bo skończy się jeszcze tak, że dostanę tylko wpierdol i tyle. Skrytki z zapasami chętnie sobie przeszukam, jakieś przydatne rzeczy mogą tutaj być. Tutaj, no tam jest dwóch przeciwników, ktoś tutaj jeszcze na jakimś właśnie zwierzu jeździł. Dobra, nie będę się tutaj dupcył, szczerze mówiąc, po prostu pójdę i zaraz ich tam zacznę ciachać. Bo właśnie nie chcę tutaj ominąć żadnego delikwenta, który będzie obok mnie. Mogę sobie tutaj normalny cyk-cyk, zrobić tak, może jednego z nich dam radę rozproszyć? Mamy sterczę ze strony maszynami, powinniśmy walczyć! Ktoś musi mieć na nie oko. Regala zaszlachtuje nas, jak stracimy kolejne. Ha. To nie nasza wina! Nagle rozwarła się ziemia! Ha! Idę o zakład, że nie kupi tej wymówki. Źle was tutaj traktują, chłopaki. Co to jest za armia, w której normalnie nieakceptowane są legitne powody, dlaczego się coś dzieje? Dobra, chciałbym rzucić jednym kamieniem gdzieś w tamtą stronę. Być może uda mi się jednego z nich rozproszyć. Jeżeli tak, jeżeli któryś się odwróci, być może dam radę zrobić tak. Tutaj cyk, bezszelestny cios w jednego. Tutaj jeden z bykoniów się już zaczął orientować, że coś się dzieje. Tutaj też bezszelestny cios zrobiłem, okej. Okay. Dobra, jestem w szoku. Strasznie szybko mi się to udało zrobić. Te zwierzęta tutaj już się na mnie zaczynają rzucać. O, rozjebały zagrodę! Cholera! Te bykoniu! Weź, daj mi kurwa spokój! Ja nie jestem twoim wrogiem tutaj! O! Trafienie w głowę? Mniej więcej! Dobra, wystarczy. Ojojoj! Ojojoj! No ten pieprzony dźwięk! Grałem przed chwilą sobie normalnie w tego. W Dying Light'a i może dlatego, że ten dźwięk jest tam tak bardzo inny, to słyszałem to inaczej, ale kurwa, coś mi tutaj nie pasuje, nie wiem, wezmę domyślny tryb, znaczy domyślny mix audio, może będzie lepiej, ale mam wrażenie, że coś jest tutaj nie tak. Jezus Maria, ile tu jest bykoniów, no. Czy ja naprawdę nadal mam cel po prostu zniszczyć ten obóz, jakby pozbyć się tutaj wszystkiego, czy mogę już ten most opuścić? Chciałbym zrobić coś znaczącego, powiedzmy, a nie tak cały czas się bawić z tymi bykoniami. One nie są moimi przeciwnikami tutaj. Nie wiem, opuszczę go. Wybiorę sobie też... Nie no, mam zadanie. Zabij buntowników i ich maszyny. O Jezus. Czyli muszę w takim razie. Jezus Maria. Dobra, na spokojnie, bykonie. Ja wiem, nie chcę was zabijać, ale niestety wychodzi na to, że muszę. O! Dobra. Trafiłem w płomień. Ała! One trafiły, kurwa, we mnie. Ty! Byczki! Może przeskanowanie mostu fokusem. Z powrotem do Martyny na streama zapraszam, a nie mnie tutaj napierdalać. O! O! Dobra. Strasznie wierzgacie, chłopaki i dziewczyny. Dobra, trafiam im w te płomienie na dupie. To powinno im całkiem potężne obrażenia zadać, jak wybuchnie. No właśnie, czy one się dopalą teraz tak na spokojnie, czy może... O! To podziałało. A jeszcze jeden płomień. Z tego co pamiętam, się to płomień nazywa. Jest git, jest git. Nie wiem, czy ja teraz po prostu mnie tak chwyciło. Ale maszyn niewiele. Gdzie podziała się reszta? Sprawdzę w tej jaskini. Musicie mnie tutaj wy, ludzie, poinformować, czy to mi teraz coś odjebało, bo wiecie jak to jest. Czasami jak człowiek sobie coś wkręci, no to bardzo to do niego trafia i zaczyna mu się tak wydawać po prostu 124/7. Czy ten dźwięk jest taki, jaki był zawsze, czy coś się faktycznie w nim zmieniło? Przyznam się, zmieniłem dzisiaj troszeczkę mój setup, zamontowałem sobie taki bardziej dojebany switch HDMI, który się zwie macierzą HDMI. I zacząłem rozkminiać, czy to nie wprowadziło jakichś, powiedzmy, problemów w moim setupie. Ja zawsze sobie lubię ubzdurać takie rzeczy. Mam małego pierdolca na punkcie po prostu dostarczania wam absolutnie najwyższej możliwej jakości, jaką jestem w stanie. I potem odbija się to na mojej psychice, bo to badam i badam. Ale dobra, załatwiłem maszyny, załatwiłem buntowników, nie było to zbyt skomplikowane. Muszę przyznać, nawet całkiem profesjonalnie mi to wyszło. 3 ciche zabójstwa, wylądowanie za chłopem za pomocą lotni. Kurde! Nie! O jest, ja go po... Kurwa, chciałem sobie konia przeszukać śmigacza pieprzonego tutaj!
Dobra, nieważne. Chyba nie będzie mi dane go przeszukać. Nieważne. Koniec ze skrzynkami, nie będę już tego zbierał. Gdzie jest ta druga rzecz? Mam go... A, mogę go rozpieprzyć. Podtrzymujący most. Mają kilka słabych. Kilka? Dokładnie dwa. Widzicie, taką rozkminę, którą tutaj mam, ten dźwięk musi być ok, bo mimo wszystko jak słucham tutaj Aloy, to brzmi całkiem normalnie, więc chyba sobie coś wymyślę i po prostu jest jak jest. Ale cóż, dajcie mi znać wy, to wy tutaj jesteście głównymi odbiorcami. Ja już mogę pierdolca dostawać. Wygląda jakby wpadł do tunelu. A więc buntownicy trzymali to kolce grzbiety. Maszyny wpadły do tunelu, który musiał się zawalić, kiedy popędziły dalej. A jeśli wybuchy Ulwunda stworzyły ten lej? Czas wrócić do Złomianek, powiadomić Javada. Jebani, no. Już tyle czasu mnie nie było w Złomiankach, że zdążyłem prawie zapomnieć o tym Ulwundzie pieprzonym, ale widzę, że jego ultra zajebiste działania nadal mają wpływ na cały świat dookoła. Cóż, obóz oczyszczony. Ja chciałbym się w takim razie udać do najbliższego ogniska, które jest tam. Pójdziemy sobie od razu do tych Złomianek, dokończyć tego questa, zamknąć go po prostu. Będzie najprościej i najszybciej. Dlatego tak też zrobimy i... No i zobaczymy, jak to się dla nas wszystko skończy. Czy ja tu dam radę przelecieć i się złapać? Tak jest! Dobra, szybko do ogniska zatem. Darmowa, albo wiecie co, jebać, to nie będę szedł do ogniska. Mogę sobie pozwolić na podróż, żeby zapłacić za nią trochę. To mam to w dupie. Nie będę lazł do ogniska. Nie będę zajmował tutaj czasu zwykłym chodzeniem bez żadnej akcji, fabuły i niczego interesującego, tylko po to, żeby oszczędzić jeden pakiet szybkiej podróży. Dobra, question tutaj. Wróć do Javada! Zobaczymy, co nam Javad zdradzi w takim razie na ten temat. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że to znowu Ulwund ujebał tutaj ludzi, wszystkich, którzy są dookoła. Brzmi jak coś, co by było bardzo w jego stylu. Zależy mu na zysku, na wykorzystywaniu innych i generalnie na samych niemiłych rzeczach. A więc powróciłaś z zachodu. Jak poszło? Buntownicy Tenaktów trzymali kolco grzbiety w zagrodach po drugiej stronie gór. Wybuchy Ulwunda stworzyły lej, przez który maszyny wpadły do tunelu. Którym dotarły do kopalni, a z niej do beznadziei. Tak. Jeśli winić za to wszystko kogoś, poza buntownikami, to Ulwunda. Na świetliste promienie słońca, a on przez cały czas wytykał palcami nas. Sprowadzić Ulwunda. Petre też. Detektyw Aloy, ta-na-na-na-na, ta-ta. Co to było? Naprawdę konieczne było, żebym oglądał, jak się skrzywił. Kurde, po wypiciu tego dryna. Co, ujebiemy w końcu Ulwunda, czy nie? Proszę, jakby to było satysfakcjonujące. Jestem tania latawica. No jesteś tanią latawicą. Oby chodziło cię o podpisanie tej koncepcji. Oho. Widzi negatywną energię seksualną w nas. Po co ona tutaj? Też tu mieszkam, palancie. Dobry argument. Więc o co chodzi? Dzięki zbawczyni, słońce rzuciło światło prawdy na sprawę ataku kolcogrzbietów. Zbuntowani Tenaktowie trzymali swoje maszyny w zagrodzie po drugiej stronie gór. Powstało zapadlisko i maszyny przedostały się do tuneli prowadzących na wschód, do beznadziei. Czyli to był Swoją drogą, muszę coś zobaczyć, czy zmienianie się podczas cutscenek na tryb lepszej rozdzielczości naprawdę robi taką różnicę? Ewidentnie mogę to robić, kiedy mi się podoba. Dziwię się szczerze, że ta nie ma ta gra funkcji nawet takiego automatycznego przełączania się, jeżeli chcemy, żeby po prostu cutscenki wyglądały lepiej. Ale dla testu się teraz przełączam. Wpadek! Ale mimo iż mamy 30 FPS-ów. Którzy... Nie skończyłem. Zapadlisko powstało z powodu bezprawnych wybuchów w kopalni południowej. Ulwund. Tak się dostali? To ty odpowiadasz za najazd maszyn, za życie zabitych robotników, za szkody wyrządzone przez kolco grzbiety, za to wszystko! Mój drogi sędzio, czy łaskawe słoneczko usmażyło ci rozum? Nigdy bym nie wydał takiego rozkazu bez konsultacji. Dowody sugerują co innego. Aloy znalazła w kopalni list przewozowy. Złamałeś prawo Królestwa Słońca. A wszystko dla garści okruchów. Jest nienasycony. I prawie utopiłeś pozostałych górników. A potem posłałeś to olbrzymie narzędzie, żeby odstraszyć grupę uchodźców.
więc domagam się oficjalnego dochodzenia. Nie będę ofiarą jakiegoś spisku Kardża. O, oczywiście. Przeprowadzimy bardzo dokładne śledztwo. Kolco grzbiety, kopalnia, uciekinierzy. Każda rzecz, do której choćby przyłożyłeś swoją rękę. To niekonieczne, prawda? A się obsrał. Po prostu wrócił do włości. Faktycznie, to oszczędziłoby kosztów koronie. Oczywiście. Ruszę w drogę, gdy tylko wypełnię dotychczasowe zobowiązania, załatwię to i owo. W końcu dobrobyt mieszkańców Złomianek podczas... Masz wypierdalać teraz, wielkostopy. Teraz Złomianki sobie poradzą. Sądzisz, że ona da radę kierować tym śmietnikiem? Skręć sobie kark. Wynocha! Nie chcemy cię, nie potrzebujemy cię! No je, jeszcze go wyjebali na ziemię. Cudownie. Dobrze by tak. Precz ode mnie. Do twarzy ci w błocie, Ulwund. Tak jak słońce wypala cień. Dziękuję ci za to, Aloy. No, należało mu się. Masz. Przyjmij to jako wyraz wdzięczności. Oddałaś królestwu i mym zdrowym zmysłom wielką przysługę. A my chyba też mamy coś do omówienia. Chyba tak. Pakuję teraz głowę w kierat, ale tak trzeba. Dziękuję, płomiennowłosa. A, widzicie, tak Petra narzekała, że nie chcieliśmy iść z nią od razu na browara, a teraz od razu zmieniła zdanie, ale jedno muszę przyznać. Ta gra jest tak piękna, jak jesteśmy w tym. Jeśli zaatakowali z północy, to mogą mieć tam obóz. Gra jest niesamowicie piękna w 30 FPS-ach. Jak włączymy ten tryb, że preferujemy rozdzielczość, widać absolutnie różnicę, kiedy wybierzemy rozdziałkę, a performance. Ale niestety, jakby te 60 FPS-ów to nie jest coś, co jestem gotów porzucić na rzecz lepszej rozdzielczości, nawet jeżeli to jest Horizon, ponieważ różnica jest zbyt drastyczna. W sensie płynność tutaj jest dla mnie absolutnie podstawowa i będę grał w 60 FPS-ach. Ale możecie dać znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, co waszym zdaniem jakby... Nie musicie nawet mówić, co wygląda lepiej albo co wygląda gorzej, bo jakby to nie jest nawet pytanie, to jest oczywistość. Aczkolwiek, jedna rzecz, śledzę informacje na temat tego i co mówią deweloperzy. Podobno bardzo dużo osób skarży się na to, że ten tryb performance'u nie jest do końca dobrze wykonany. Nie podoba mi się pora dnia, wiecie co? Pójdziemy sobie do schronienia i przewiniemy czas. Tylko muszę zlokalizować jeszcze schronienie, w którym się prześpię. Jak wyglądały schronienia? To jest na przykład schronienie, tutaj idziemy. Różne dziwaczne problemy z rozdzielczością, rozmazaniem wszystkiego, ewentualnie jakieś jeszcze inne glitche graniczne. Boże, graniczne? Kurwa, coś przeczytałem na ekranie. Jak niedostępne? Nie pierdol, że niedostępne. Daj mi siąść na pufce, mały. Tak więc zobaczymy, czy jakieś przyszłe patche przyniosą może troszeczkę poprawę tego trybu performance'u. Anyway, mamy ulepszenia toreb. W którymś tam momencie sobie upolowałem lisią skórę, jakieś kolejne kawałki różnych innych zwierząt, kości lisa też mam, torbę na liny, dzięki temu sobie zaupgrade'ujemy. No i fantastycznie, chyba wszystko, co dam radę w tej chwili zaupgrade'ować bez przechodzenia dalej, mam zaupgrade'owane. Co mamy tutaj? Ulepszenia ubioru. Co ja mam tutaj? Czempionka Nora. Skąd ja mam ten kurwa pancerz? Halo? Przepraszam bardzo, nie jestem pewien, skąd ja dostałem niby pancerz. Intrygujące, ale może jakoś, nie wiem, jestem do tyłu we wszystkim, co robię. Nie wiem, trochę nie ogarniam. Dobra, mogę już się... Jak kurwa niedostępny? Dlaczego? Nie wiem, a jak zapiszę grę, szybki zapis tutaj... No, ognicho! Teraz mi pozwolisz? Czemu jest kurwa niedostępne? Nie wiem, może gra jest w tej chwili utknięta w jakimś jednym konkretnym czasie? Bo nie wiem, fabuła mi tak narzuca? Tak bym to rozumiał, nie widzę innego powodu. Dobra, ta misja mnie interesuje, chcę aktywować sobie, znajdź łowczynię Kardża, szczególnie, że bardzo niedaleko mam też ognisko, do którego mogę przejść. To była jakaś nasza stara znajoma, dowiedzieliśmy się o tym niedawno w tym obozie, do którego nas zataszczyli, po całej akcji z lateksowymi ludźmi przyszłości. Dlatego jestem wielce zaintrygowany, czym to się skończy i co się tam ostatecznie okaże, dlatego się tam przejdziemy.
Plus kurde, wiecie co, jak takie widoki widzę jak w tej chwili, to mam wrażenie, a jebać tą rozdzielczość. Ta gra i tak jest przepiękna, nieważne w jakim trybie gramy. Ale jeżeli Guerrilla Games będą w stanie jeszcze bardziej to podkręcić, bo ona jeszcze lepiej wyglądała, rzekomo jakieś jest błyszczenie, zmiana koloru w momencie, kiedy kręcimy kamerą, jeżeli oni to jeszcze bardziej poprawią, miód na moje oczy to będzie. Nie będę leciał, to wiecie co jeszcze zrobię? Mam wrażenie, że sobie aż za bardzo zaburzyłem tutaj o zmniejszanie głośności tła. Mam wrażenie, że sobie wszystko zaburzyłem tym przyciszaniem. Nie mam pojęcia, kim jest Talana, ale nie z własnej dupa. Musisz czekać, aż się odsłoni. To wygląda, jakby kogoś szkoliła po prostu. Dołączysz do łowów? Jakieś ultra kurwa zwierzę na nią poluje, a ona sobie ze mną gada. Co to w ogóle jest? Długonóg. Dobra, oznacz cel, ale ja poproszę jakieś jego słabe punkty, kurwa, analizuj. Dobra, worek na powietrze, środki wybuchowe, ewentualnie elektryczność. No dobra. O kurwa, dobra. Jezus Maria. Dobra, marnuję sobie skupienie, marnuję czas. Ta za to odstrzeliwuje od niego różne ciekawe rzeczy. Też bym chciał coś od niego odstrzelić. Kurwa, są cenne rzeczy, które potem mogą mi się do craftingu przydać. Poproszę, cokolwiek tam na skrzydełkach masz, już coś odpadło. Ała! Ja wiem, że coś odpadło, kurwa, nie odpadło przypadkiem. Okej? Okay. Aj! Co ty tam masz, kurwa, na tych skrzydełkach? Co ty tam masz? Nie umiem w to trafić. Okej? Okay. I jeszcze raz. Dobra, mordo, słuchaj, nie zginiesz, póki nie wyciągnę z ciebie wszystkiego, co mogę z ciebie wyciągnąć. O, właśnie. No to teraz co? Worek na powietrze. A cię, kurwa, zaraz rozdymi, jak ci to zniszczę. Jeżeli dam radę to zniszczyć. Chociaż wiecie co? Pieprzyć to. Mam moje elektryczne strzały, które też cuda pewnie zdziałają. On sam jest mało odporny na elektryczność. Dodatkowo to mogę pewnie przeładować. Jego całego mogę teraz elektrycznością przeładować. Oj, oj, oj. O kurwa, ależ eksplodował. Dobra, nie żyje. Jest git. Teraz tutaj mamy jakieś kwasowe kurestwa. Oj, oj, oj. Nie w to chciałem strzelić. Tylko w twoje zbiorniki, byku. Tak jest. Idealnie. Dobra, żigoj tam kwasem, żigoj. Ała, albo wybuchaj kwasem. Proszę, proszę. To będzie wasza śmierć, te zbiorniki. Albo ja z kangurkami walczę. Kangurek nie KO. Ała. Dobra, żeby nasza koleżanka przeżyła tą konfrontację, bo... Ała, jak patrzę na moje poczynania tutaj, to... Nie pomagam jej zbytnio. 13 poziom, bueno, bueno. Niezła robota. Dobra, te sobie wytworzę sztuk 2, a raczej sztuk 14. No i co? No i gitara. Dobra, laska, na spokojnie. Skaczela sobie tutaj przeszukam. Dużo różnych cennych rzeczy. Poproszę, ja nie będę... Uuu, pułapka. Poproszę. A, dostanę pewnie tylko materiały z niej, ale to nieważne. Co tutaj? Strzały? Aha, no tak, ona mi amunicję rzucała. Miałem na to szczerze wyjebane. Gdzie są te rzeczy, które od niego odstrzeliłem? To jest to. Silnik skrzydłowy długonoga. O, wygląda na bardzo cenną rzecz. Fantastycznie. Swoją drogą, z tego co w ogóle się zorientowałem, jest w tej grze jedno mega ułatwienie, tak mi się wydaje. Jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia, pewnie ogólne i tutaj poziom trudności, gdzieś tutaj jest jakiś tryb autolutu, w sensie kompletne usunięcie tego, że musimy odstrzelić z przeciwnika części, zanim go zabijemy. I to jak możemy sobie to przełączyć w taki sposób, że nieważne jak zabijemy maszynę, zawsze wyciągniemy z niej wszystko, co miała przy sobie. Co jest mega dużym ułatwieniem, ponieważ skupienie się na odstrzeleniu czegoś zanim się zabije, takiego skaczela, kurwa, gryzi pióra, długonoga i tak dalej, jest ultra kluczowe, żeby tutaj dobrze walczyć, to jest podstawa tej walki. Chcesz materiały, to je odstrzel, ale jeżeli wy byście zastanawiali się nad zagraniem Forbidden Westa, to tak. Jest taka forma ułatwienia, jak się ustawi customowy poziom trudności. Raruk Talana Cain Padish. Aloy na przekór Nora. Pogromczyni Czarnogona. Zbawczyni Południka. Milu to mój nowy drost. Dołączyła do loży tuż po bitwie pod Iglicą. Czyli jakaś laska z loży? Słyszała opowieści o naszych łowach. Odpoczywaj. Pamiętaj o nałożeniu ziół na te rany. Co przywiodło was aż tutaj? Maszyny na wschodzie są zbyt łagodne? Niezupełnie. Szukam kogoś. Łowcy Kardża, w moim wieku. Imieniem Amadis. Jakiś czas temu przybył tu sam, ale zaginął. Pomogę ci odnaleźć przyjaciela.
Wiem, że masz swoje powody, by tutaj być. Ale doceniam pomoc. Co on tutaj robił? Stracił bliską osobę podczas krwawych łowów. Zmierzał na pole bitwy, żeby zapewnić jej pochówek. Właśnie szłyśmy tam z Milu. To niedaleko. Mogę tam dojść. Nie. Ruszaj do Kamiennego Echa. Czekaj tam i przemyśl dzisiejszą lekcję. Ale... Ból cię rozproszy i spowolni. Idź. Wszyscy łowcy muszą czasem odpocząć. Tak, Rarogu. To był zaszczyt. Ta normalnie trawsko jakieś ubrana. Radzi sobie sama? Pewnie. To mój drost. Chodź. Pole bitwy jest tam. Jak już mówiłem, eksploruję opcje poboczne w dialogach, jeżeli one mnie w jakimś stopniu interesują. Ta, szczerze mówiąc, mnie w ogóle nie interesowała, gdybym ją chociaż kojarzył. Pochodzi z czasów krwawych łowów? Bitwa płonących kwiatów. Amadis był w armii Kardża, która parła na zachód. Jego dywizja zaatakowała Tenaktów, ale nie docenili sił przeciwnika. To była masakra. Nie sądziłam, że zaprzyjaźnisz się z uczestnikiem krwawych łowów. Nie martw się, był z tych dobrych. Próbował zatrzymać atak, ale było za późno. Od tamtej pory ciągle uciekał. Czy dzikie łowy to był ten taki test, który my musieliśmy przejść? Dzikie łowy to jest chyba to, co Kardża robili tutaj na zachodzie, tak mi się wydaje. To, co tutaj się wjebali na teren i zaczęli mordować. Obiecał, chyba to było to. Mi wiadomość. Czekałam na nią, ale nigdy nie przyszła. Oto pole bitwy. To tutaj Tenaktowie wyrżnęli Kardża. Czas i pogoda zatarły większość śladów po bitwie. Pełno odcisków butów. Dość świeżych. Spójrzmy. O, dobra, czyli szukamy kogoś w takim razie, co? A dobra, obejrzyj normalnie. Ślady ciężkich butów. Może Oseramów. Zbyt wiele, by stwierdzić, czy był z nimi Amadis. Lepiej się rozejrzę. Może fokus pokaże mi więcej. Amadis miał być sam. Co tu robili Oseramowie? Gdybyśmy wszystkich ziomeczków wyposażyli w fokusy, to mielibyśmy tak dojebaną armię, a przynajmniej dojebanych detektywów. Broń Kardża. Ostrze zardzewiało. Musi pochodzić z dawnej bitwy. Jeszcze skrzynunia, oczywiście. Mogę to później wyjąć ze schowka. Pozostałości ogniska. Świeże. Ktokolwiek tu był, obozował przynajmniej przez noc. Coś jeszcze tutaj gdzieś mi migocze w tle. Fioletowe. Ślady lekkich butów. Nie Oseram. Kardże? Chyba zdołam pójść tym tropem z fokusem. A to jest naprawdę dojebana w jakby... Talana, chyba coś mam. Tropieniu, naprawdę. Ślady prowadzące od pola bitwy. Prowadź. Rozpoznać, że jakieś ślady zostały zostawione lekkimi butami. W sensie ja rozumiem, gdyby ktoś założył, zszedł wciąż na zachód. Sztaby może stali na nogi kontra klapki, ale... Ja tu zbyt wiele nie widzę. Czy te ich buty aż tak bardzo różnią się od siebie ciężarem, żeby to było aż tak wyczuwalne? Ognisko. Szybki zapis i do przodu. Nie wiem nawet, czy muszę. Czy ja to w ogóle byłem, aktywowałem to ognisko? Tak, na pewno aktywowałem. Czy to mnie... Nie. Ty, no kurwa, siedzi sobie tutaj. Co on tu mógł robić? Te, patyk. Może nie, to jakiś inny. Zapytajmy. Dobra, czekaj, byku, najpierw przeszukam te skrzynie. Jakaś karawana was zostawiła. Bez obaw. Nie pogardzam Kardża. Jaki lajtowy ziomo. Jestem tylko starym złomiarzem, złaknionym towarzystwa. Jestem Lel. Lel. Chyba się zgubiłeś. W zasadzie to kogoś szukamy. Łowcy Kardża. Podróżował raczej sam, ubrania miał pewnie znoszone. Tak, był tutaj. Węszył po starym polu bitwy. Chciał wiedzieć, co się stało. Miał szczęście. Stary Lel dobrze zna te opowieści. Armia Kardża ruszyła wprost na gotowych Tenaktów. Większość spłonęła. Pozostałych pognali dalej na zachód. Obcy chciał wiedzieć dokąd. Powiedziałem mu o miejscu zwanym Zgnilizną. Co to jest? Więzienie Tenaktów. Albo cmentarzysko Kardża. Zależy jak na to spojrzeć.
A gdzie to jest? Daleko na zachód, na terytorium Tenaktów. Ale to go nie zraziło. Na polu bitwy obozowała oseramska karawana. Podróżowali w tę samą stronę. Dołączył. Ruszyli na zachód, w stronę Grani. Dzięki, Lel. Musimy już iść. Życzę powodzenia. Ten to wygląda na lajtowego i sympatycznego ziomka. W stronę Grani. Jeśli znajdziemy karawanę, to może ja Madisa. Prowadź. Ja już tutaj się bujałem w tych okolicach, wtedy kiedy sobie przysiadłem, żeby pozwiedzać okolice. Stracił kogoś bliskiego w tej bitwie. Myślisz, że Tenaktowie pojmali go i zabrali do zgnilizny? Nie wiem, może... Okej, okay, dzięki za pomoc. Naprawdę liczyłem na takie jakościowe porady. Chyba widzę tunel. Chyba to już było. A tak się tylko lekko przed nią fleksuję, żeby pokazać, co potrafię. A czego ona nie potrafi. Jeszcze nas nie widzi. Co, kurwa? Jezus Maria! Jak za starych czasów. Muszkołap? Co to za pojebane stworzenie jest, kurwa, muszkołap? Jakie to wielkie! Ogień ją skrzydli. 27 poziom pojebało was? Bolec, dynamo... Kapsuła przetwórcza... Pojebało was, chyba że ja z maszyną na 25 levelu mam walczyć w tej chwili. Wygląda jak jakiś wielki żółw. Czy ja muszę... Tak, no ja muszę go zabić, nie mam innej opcji. Ale pojebane. Kurwa, zobaczył mnie chyba. Nie. Ja się chowam. Pierdolę, włażę w krzak. Tam jest nawet drugi krzak. O Jezus, nie. Dobra, nie sądziłem, że będę tutaj miał okazję jakby takich walk dokonywać, aż muszę zmienić pozycję pada. Na taką, powiedzmy, podbiórkową, najwygodniejszą dla mnie. Wygląda jak taki, kurwa, wielki krabozoid. Jesus. Dobra, co on ma tutaj takiego... Jezus Maria, ile on ma rzeczy? Worek na chłodziwo. Skorupa, rdzeń. Dobra, no. Ogień go bije i trucizna go bije. Tona rzeczy, które można odstrzelić. Blaster lodowy, który mogę odłączyć. W ogóle nie mam żadnej broni, która by odłączała coś od przeciwnika. To mnie jakby... Nie podoba mi się to do końca. No ale dobra, kurwa, no jak powinienem dać radę, to chyba powinienem. Dobra, jak ten mordek chce sobie oznaczyć? Kurwa, oznacz cel, podświetl ścieżkę. Raczej mu tego cichego ciosu nie zapewnię w tej chwili. No dobra, kurwa, to chyba muszę się z nim powalczyć w takim razie. Spróbowałbym od niego odczepić jedną rzecz, ten generator plazmy. Nie, broń, o to. Oznakuj część. Nie wiem, może uda mi się to od niego odstrzelić po prostu i go jakoś pierdolnąć. A on wygląda nienormalnie, no taki wielki żółw. Ale ja pierdolę. Chciałbym wytestować sobie tę broń. Nawet mogę zrobić jej trochę więcej w tej chwili. Nie. Zjebałem. O kurwa, no i mnie zobaczył oczywiście. O, go pierdolnąłem. O, go jeszcze raz pierdolnąłem. Ty, jakie to obrażenia szalone zadaje. Ty, dobra, to całkiem mu nieźle. Odrywa różne rzeczy. Jak kurwa więcej amunicji? Laska, ja nie potrzebuję amunicji, tylko wsparcia bojowego, kurwa! A nie supportu z przedmiotami. Dobra, on gdzieś tu wyskoczy zaraz. Oj! Ty, uderzył mnie tym? Dobra, tym już na pewno. Zamrozić mnie chce, skurwiel. Schodzi pod ziemię, robi wybuchy lodowo-energetyczne. Ale ta broń jest niezła. Wybuchowe obrażenia zadaje. Tak, poproszę więcej oszczepów, bo są całkiem dojebane. Muszę się zbliżyć do niego. Ła! Uniki. No jebaniec będzie uciekał ciągle. A to skomplikowana machineria z niej jest. Dobra, gdzie on polazł? Tutaj będzie. Oj! Trafiłem go tym? Nie do końca chyba. Widzicie? Skurwiel strzela po prostu 3 razy i się zakupuje. Wybuchło? Dobra, wybuchło go pod ziemią. Gdzie on teraz idzie? Muszę się zbliżyć w miejsce, w którym on wyląduje, bo inaczej jestem w dupie. Oj! Dobra, to takim lekkim lobem leci, więc muszę to brać pod uwagę. Trafiłem go, diabło. Chyba, że jak już zejdzie pod ziemię, to go wiecie, nie dziabnie. Mogę też odblokować sobie te moje techniki broni. Kurwa, co ja robię? Ja pierdolę, latam sobie na tym w powietrzu. Naprawdę miałem lepsze rzeczy do roboty teraz niż latanie. Ta, amunicja, nie pierdol, gdzie on wylazł? Trafiłem w niego, nie? Strasznie krótki zasięg to ma niestety. W sensie leci, ale bardzo szybko ląduje! Kurwa, ten jakiś skok tygryska zajebał, zaraz obok mnie. Ładuj dzidę! Strasznie wolno się tym rzuca, ale strasznie dużo bije, jestem pod wrażeniem. Ało! A mi przydupcył! Dobra, ogień go tutaj będzie bolał.
gdybym go tylko trafiał. A mniej więcej trafiał. Hej! Kurwa, co za unik szalony. Nie wiem, czy ja mu zdolność schodzenia pod ziemię deaktywowałem, kurwa, czy co? Chciałbym podnieść tą broń, którą mógłbym go, powiedzmy, bić, ale nie daje rady. Dobra, teraz na zwykły łuk. A mogę sobie też aktywować mistrzostwo strzeleckie. To mi po prostu sprawi, że będę zadawał więcej obrażeń, ale to mi się... Ała! Może nawet przydać. Nie wiem, jak bardzo mi to zwiększa te obrażenia. Nie mam dokładnych liczb, ale okej. No wybacz mi, maszyno. W sumie nie chciałem ci tego robić, ale... Tak, wiem, że dobrze mieć mnie znowu u boku. Ale słyszałem cię tak, kurwa, wygłuszoną za plecami. Trochę nienormalne. Dobra, dużo rzeczy z niego wyciągnąłem. Ciekawe jestem, czy udało mi się coś z niego odstrzelić. Ale szczerze, totalnie o tym nawet nie myślałem, więc wątpię. Chłop zrobił tutaj tylko całą masę luda dookoła. No cóż, dzidy były całkiem niezłe. Jako, że ja mam poziom 13, a zabiłem maszynę, która jest 10 ponad poziomów wyżej ode mnie, no ja to kategoryzuję jako wygraną. I tak, i dlaczego mówiłem, że byłem tutaj ostatnio, jak sobie to ognisko odkrywałem? Widziałem to przejście i wiedziałem, że raczej nie powinienem się tam ładować. Pamiętnik kopacza, zapisany ładnym pismem. Okej. Okay. Możecie sobie spauzować, jeżeli chcecie przeczytać, ale mnie to średnio raczej interesuje. Ślepy zaułek! A tam chuja, tam ślepy, zaraz coś wysadzimy. To co się stało z karawaną? Rozejrzyjmy się. Talana? Tutaj coś jest, kurwa, coś pod ziemią, halo? W gruzach. Trzeba go wykopać. Co to jest? Ziomo! Czy to on? Czy ktoś inny? Może któryś z Oseramów z tego? Oseram. Co tam napisali? Należał do karawany, która tędy przeszła. Wiadomość się urywa. Zawał tunelu przerwał mu pisanie. O. Ale nic nie napisali o łowcy Karcza. A przed nimi przecież przeszła jeszcze jedna karawana. Chyba poszli do wodopoju po drugiej stronie. Więc mógł przeżyć. Jest jakaś inna droga? Nie wiem. To dość strome góry. Jakoś sobie poradzę. Dziękuję, Aloy, że ze mną przyszłaś, ale zabrałam ci dość czasu. Masz, weź to. Być może ci się przyda. Czekaj. Jak cię potem znaleźć, kiedy już przejdę przez te góry? Będę zaglądać do Milu w kamiennym echu. Jeśli znajdziesz przejście, powiedz jej. Dobrze. Powodzenia. Dzięki. Miałem się pytać, co to jest, kurwa, kamienne echo, ale to jedna z tych wiosek po tej stronie, bo już myślałem, że mi podaje nazwy miejscówek za górami. Chciałabym coś zrobić, ale nie ma przejścia przez góry. Już myślałem, że to będzie kolejne zadanie z kategorii, no to byku, jak uda ci się przejść na drugą stronę, to tam generalnie dopiero będziemy kontynuować. Niedobitki zaćmienia, cień na zachodzie, trzeba ich powstrzymać raz na zawsze. Czy to jest jakaś misja z drugiej strony? Nie, tutaj mamy coś. A nie, to już miałem wcześniej, ten obóz. Dobra. Wyłomu niestety nie przejdziemy. No cóż, niewątpliwie nasza misja główna zaprowadzi nas dalej w odkrywaniu tego, jak przejść na drugą stronę i tak dalej. Ale spoko, zadanie było przyjemne. 7 punktów mamy teraz do wydania i kurwa, na co by je wydać? Broń ciężka, kurde, nie używam za bardzo broni ciężkiej, więc mnie tak bardzo nie interesuje, ale jakby... Potem mamy tutaj regenerację skupienia, a skupienie jest mi cholernie potrzebne. Praktycznie cały czas, jak strzelam, to staram się tego skupienia używać. Te w ogóle rzeczy do huk procy czy do potrójnego dyskomiotu jakoś mnie totalnie nie interesują, szczerze mówiąc. Regeneracja przy niskim zdrowiu. A chuj, wezmę sobie. Mniej sekund opóźnienia dzięki temu będzie na tym. O wywarach totalnie w ogóle zapominam. Obrażenia z dystansu przy niskim zdrowiu. Raczej powiedziałbym, że w żadnym momencie nie mam ochoty grać przy niskim zdrowiu, więc to by były takie skille, które przypadkiem by się aktywowały. A nie jestem pewien, czy chcę, powiedzmy, iść w przypadkowy gameplay. Wolałbym raczej kontrolować to, co robię. Tutaj mamy co? Tą traperkę, całą uzdolniona złomiarka. Czy jest coś, co na przykład sprawia, że więcej rzeczy wyciągnę z maszyn, kiedy je demontowuję? Bo pułapek za bardzo nie używam, chociaż na razie nie czuję jeszcze takiej potrzeby, kto wie co będzie później. Czas działania jedzenia, to by było przydatne bardziej. Plus nadal nie wiem, czy ja to jedzenie mogę sobie wziąć na wynos, czy może nie. Potężny atak, przytrzymaj R2, żeby naładować, tutaj ładowanie rezonatora, kurde, no nie wiem, wolałbym chyba inwestować na razie w to drzewko strzeleckie. Nie ma tutaj umiejętności, które mogę w tej chwili sobie jeszcze bardziej rozwinąć takim zwykłym pakowaniem w nie punktu. Tutaj mamy co? Potrójny strzał z łuku myśliwskiego.
Okej, okay, 3 strzały na raz. Nie wiem, czy super potrzebne się to mi... Nie wydaje mi się być super potrzebne. Tych technik z bronią też w ogóle nie używam. Nie wiem. Mam wrażenie, że sprawniej będę walczył, jeżeli będę używał tego, czego mam używać. Dobra, biorę to. I biorę to. 400%... Aha, dobra. Ogólnie plus 400%. No dobra, rozumiem. Potem jeszcze to będę miał. Potężne strzały. Ale szczerze, w chwili obecnej nie wiem, czy sobie nie aktywować tego przypływu odwagi. Szczerze chyba bym go sobie odpalił, bo bardziej niż upgrade'y do, powiedzmy, obrażeń moich strzał, przyda mi się wielka żywotność, większa żywotność, bo to mi po prostu sprawi, że będę miał stałą regenerację życia podczas walki, więc dupnąć sobie takiego potionka przepotężnego na początku, to może być dobry pomysł. Dobra, moi drodzy, mamy 39 minut, ja już w tej chwili chciałbym skorzystać z ogniska, żeby stąd wydupcać, bo nie ma tutaj już nic do roboty i przyniosę się w okolice tej dużej wioski, którą będziemy badać w następnym odcinku, no bo czas się tam w końcu udać. Tutaj mamy jakieś schronienie, popchniemy sobie jeszcze dalej questa głównego, tak jak mówiłem, trochę tego, trochę tamtego. Całkiem fajnie się dzisiaj bawiłem, ten dźwięk po prostu w Horizonie mnie teraz doprowadza do, nie wiem, mega dużych przekmin, ale... No cóż, nie da się ukryć, że kiedy normalnie sobie gram, to jest normalnie, ale kiedy walczę z maszynami, te maszyny jakieś kurwa dziwne dźwięki z siebie wydają, takie przytłumione się wydają być. Zbadam temat, odpowiedzcie proszę na pytania, na które mieliście, jakby ja was prosiłem, żebyście odpowiadali. Jeżeli się wam podobało, to zostawcie łapę w górę, kończymy już teraz, bo żołądek nadal mnie męczy i czuję już to w tej chwili po 40 minutach gadania i wyginania się i zginania tutaj, tak więc dzięki, kocham was, uwielbiam, trzymajcie się do kolejnego odcinka, pa pa!